Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po wczorajszym finale, który się odbywał tu kolegi Jana Bocheńczaka na Giewoncie w miejscowości Pyzówka, przyjechaliśmy tutaj do miejscowości Raciechowice, gdzie się mieści, tak jak widzimy tam napis, MWG Dobczyce, Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce. Tutaj ten gołębnik, który mamy tutaj na pierwszym planie, to jest ten gołębnik właśnie, z którego te gołębie lotowane są. Widzimy, trwają przygotowania do tej imprezy, która tutaj się temu lotowi finałowemu towarzyszy. Już mamy trochę gości, widzimy. Gołębie były dzisiaj wypuszczone. Adriana zaraz poprosimy. Gdzie jest Adrian? Już ubieram koszulę. Tam koszulę ubiera. Dobra, tam ty myślisz, że koszulą szukasz. Tutaj kolega Adrian nam teraz opowie właśnie, ile tych gołębi miał. Słyszymy góralska muzyka, jak to wypada, bo tutaj w górach być, to tak wszędzie puszczają. Tutaj mamy te puchary, które będą za poszczególne loty wręczane, które wcześniej się odbyły. Mamy też tutaj, widzimy gołębie, które są... Przejazd taczkami gratis, tak. Nie wiem, gdzie mam dać, gdzie mam dać. I tutaj, zobaczmy, są losy, a każdy los wygrywa. To są, w nagrodzie są gołębie, są jeszcze jakieś chyba produkty firmy TJW, tam co plakat mamy, tak? Co tam w loterii można wygrać jeszcze, Kamil? Też produkty TJW, czy nie? Czy nie, produkty są... Są tutaj. W ramach profesjonalnych, a tutaj Adriana poprosimy, czekaj, bo słońce, to Adrian teraz opowie. Widzimy koszulę, kurczę, jest wyhaftowany. Nie no, warto było koszula. Ty jedną taką masz, czy więcej? Mam trzy takie. Trzy takie. Każdy inny kolor. To powiedz nam teraz, ile dzisiaj poszło gołębi na finał? Witam kolegów hodowców. No poszło 223 gołąbków. Przyjęliśmy w tym sezonie 300 gołąbków. No... Lotów ile było do tej pory? 3 czy 4? 4 były, jeden nam nie wyszedł, bo anteny nam tam nie odbijały. Powtórzyliśmy ten lot i też wyszedł bardzo fajnie, czyli tak jakby 5 lotów, 6 jest finał. 6 finał i tych jeszcze, przypomnijmy, 300 gołębi około przyjąłeś, tak? I tak. Zostało do finału 200, 223. 223 sztuki. Po tych wszystkich 4-5 lotach właśnie dobrze widzimy, że tych dużo dotrwało do finału. Tak, tutaj tak. Dzisiaj poszły na dystans jaki? 420 km. Jaka to miejscowość? Kiedy? Chodzisz. I już zostały godzinie 7 wypuszczone. 7.35 wypuszczone. Także tutaj myślimy, że około godziny tej pierwszej, między pierwszą między a drugą... Między pierwszą a 14 powinny się gołębki pokazywać. Tutaj zobaczmy, tutaj jeszcze powiem tak, tutaj są ciężkie warunki, popatrzę, że to jest taka skarpa. Tak jak się ktoś potnie, się łatwo sturla. Ale tutaj zobaczmy, mamy scenerię, wszędzie góry. Tutaj proszę mi wierzyć, dojazd nie jest taki łatwy wcale. Tutaj też nawet zobaczmy, skarpa jest duża, taka duży spad ma, no ale gołębiom to w ogóle nie przeszkadza. W tym roku widzimy tutaj kolega Adrian nie miał dużych strat, mimo takich warunków, tych lotów, tak jak powiedział, ich 5 czy 6 było, to jest 6. Także gratulujemy i będziemy tutaj teraz obserwować, jak te gołębie będą przylatywać. Tak o tej godzinie pierwszej, drugiej sobie jeszcze weźmiemy ten... A czy z Krzysztofem prowadzisz dalej wspólny gołębnik? Nie. Sam teraz z żoną to prowadzi. Z żoną Eweliną, ona tam się schowała, jeszcze córka gdzieś tu jest. O, tu się schowała, bo tam jest Ewelina. Ktoś ma poprzedłużać. Dobrze, także będziemy sobie tutaj siedzieli. No, życzymy dobrego lotu. No właśnie, powodzenia. Widzimy, kolega Adrian będzie teraz akurat rozpoczynał uroczystość wręczania tych pucharów, które zostały zdobyte przez hodowców na poprzednich lotach. Jeszcze za finał nie mamy wyników, czekamy na gołębie, ale mamy za to możliwość teraz popatrzeć. Może będą ci hodowcy, będą dostawać dyplomy i... Pierwsze miejsce z lotu myszków, kolega Kołodziejczyk Janusz. To jest kolega Kołodziejczyk. A to co mi kolega? Byłem, no, przed chwilem, no, my byli po żona patrzyła, ale okazało się, że my słyszał, no, bo to jest inny. Drugie miejsce z lotu pierwszego myszku, kolega Potoczny Tomasz. Na zdrowie będzie to lepsze. Na brzuszek wyjdzie. Gratuluję. Kopertę ja wezmę, jeśli trzeba. Adrian specjalnie zrobił taką górkę, aby był tu leniwy, to nie odbierę na to. Trzeci gołąb z pierwszego lotu z Myszkowa. Jest Tadeusz, ale kolegi nie ma, to mu wyślemy. Czwarty gołąb z lotu konkursowego myszków, kolega, tak jak jest napisane, mówię Galicja, to jest kolega Jacek. Zapraszamy kolegę. Wybierz, że ktoś wygrał.
wygrałem. Nie ma tego koło. Jak się ty, ale siara. Nikt mi nie mówiłeś. Gratuluję. I czek dostałem. Zaskoczyłem. Znaczy tam pieniądze chyba są, raczej nie czek. Ale bez pokrycia. Ale jaja. I ten gołąb jest też na locie, Jacek? Piąty gołąb z rodu tego jest właśnie? Myszku? Prowadzi. Kolega Pusik Andrzej. No, jako as, tak? Brawo, widzicie, kolega. Gratuluję. Drugi lot konkursowy Lublin jest. Pierwszy gołąb kolega Hawaniec Edward. Łukasz, bardzo cię proszę. O, popatrz, ten bieg. Ten też jest sportowany. Łukasz, jak będę tak polecą jak ty, to będziesz od pierwszego. Gratuluję. Ładek drugi gołąb z lotu konkursowego Lublin jest. Kolega Antorowicz Tomasz. Kolegi chyba nie ma. Proszę, nie ma. Mogę ją mówić. Jaśko widać tylko kopertę. No. Się poświęcić. Trzeci gołąb drugiego lotu, Lubińca. Sadowski Jarosław. Jest kolega? Sadowski Jarosław. Nie ma. Czwarty gołąb z drugiego lotu z Lublińca, kolega Pochęczak Jan. Jest! Specjalnie, żeby nie iść pod górę, siadł z boku. No właśnie, dziękuję. Dziękuję. Koperta dadzą. Mama dalej. Ja się to nie. Piąty gołąb z drugiego lotu Lublińca, kolega WG Centrum. Ale kolegów też pewnie nie ma. Mariusz Tosik. Trzeci lot konkursowy Kluczbor. Pierwszy gołąb kolegi Tokarz Łukasz. Gratuluję. Dziękuję. Trzeci lot konkursowy Kluczbor. Drugi gołąb Cudlek z Peter. O kolegi też nie ma, bo to jest kolega Niemiec. Trzeciego gołąbka z trzeciego lotu konkursowego z Kluczborka. Wieca Tadeusz. Kolegi nie ma. Czwarty gołąbek z trzeciego lotu z Kluczborka. Koledzy Szlaga Kołek. Nie patrzyłem na tego. Gratuluję. Dziękuję. Domy tak i domy tak. Trzeci lot konkursowy Kluczbor. Piąte miejsce kolega Bochęczak Jan. Te koperty, Jasiu, te koperty. Gratuluję. Dziękuję. Pinka coś mi się wydaje, czy nie? Jakiś duży sklep. Takie budki wejście droższe, jakbyś go znalazł. Czwarty lot konkursowy, Kępno, 221 km. Pierwszy gołąb kolega Rosner Kermut, czyli to jest kolega z Niemiec, też go nie ma. Drugi gołąbek czwartego lotu Kępno, kolega Kołodziejczyk Janusz. Trzeci gołąbek czwartego lotu Kępno, kolega Gacek Bartosz, czyli brata prosimy po odbiór. Czwarty gołąbek czwartego lotu Kępna, Wiesław i Paweł. Są koledzy?
chyba nie ma. Nie ma. I piąty gołąbek czwartego lotu Kępna, Sadowski Jarosław. Jest kolega? Nie ma. Dziękujemy, czekamy teraz na gołąbki z lotu. Zapraszamy jeszcze do zakupu z lotu, bo bardzo fajne gołąbki są do wylosowania. A jak nie trafi się na gołąbka, to trafi się na coś jeszcze lepszego. Także zapraszam. Zjawiły się cztery gołęby, zobaczmy wszyscy z oczy zwrócone tutaj do nieba. Odsiadają, siadają, zobaczmy czy ten pierwszy będzie. O, cztery sztuki są. O, który wejdzie ten? Czy jest? Pierwszy gołąb, Bochęciak! Kto wygrał, Jasiu? Jasiu, ty wygrałeś? Ty? No, mój pierwszy. Bogatemu to i się byk ocieli, kurde. Bogatemu to i byk się ocieli. Gratulujemy, cztery sztuki już są. Zaraz tam usłyszymy, czy Adrian nam powie. O. Hej, gdzie są? Czyli mamy cztery i z kierunku tak przyszły. Ten jeszcze nie wszedł. Czekamy na tego czwartego. Jeszcze raz Adrian, czyje to były? Jan Bochęciak, drugi. Jan Bochęciak był pierwszy, drugi Rusten Helmut, czyli z Niemiec kolega, trzeci gołąb Bulka Tadeusz. I czekamy na tego czwartego teraz. Chodź, to się... Cicho będzie. Ale to nie wiadomo, czy tu z kołem. Z bo Motipesa na lewy zeroje. No to Adrianowi już chyba tak odpuściło trochę, nie? Chodź to się, Bagietka, chodź. W międzyczasie patrzymy, czy coś jeszcze się pojawia. To już spokojniejszy jesteś, nie? Tak. Zobaczmy, kibiców tutaj nam przybyło, wprawdzie mamy poniedziałek, ale wielu hodowców poświęciło tutaj czas, żeby przyjechać kibicować. Gdy dojechać jest też ciężko, trzeba uczciwie powiedzieć. Górka to zobaczmy, to jest naprawdę stromo. Tutaj w zimie to podejrzewam spływa pełno wody. No, trochę tak pod słońce filmujemy, ale jest następny ptak, ciekawe. Jest, widzimy piąty. Ten go zachęci pewnie do wejścia. Ten z kierunku też przyszedliśmy, też ładnie. Chodź, coś tam, chodź. No. Musimy też trochę tutaj podejść wyżej. Te fajnie są, bo nie wymordowano widać. No. Czekamy, czekamy. Powinny wejść sobie. Widać, że zmęczone, nie? Tu masz też gołębie? Trzy. Nie wyczytali jeszcze. Jeszcze nie. Może któryś z tych. Szkoda. Czy nie? Możliwe, nie? Kolega, z jakiego oddziału jest? Gołkowicy. To jest oddział 0 ile? 229. Też tu blisko gdzieś. Znaczy no, tu za Łąckiem. Za Łąckiem, no blisko. Łącko, kolega się nazywa, przypomnijmy. Lizeń Stanisław. I jak tam w oddziale lutujemy w tym roku? Dobrze? Znaczy, powiem panu tak, że nie lutuję w ogóle. Aha, tylko na wspólne gołębi? Tylko na wspólne gołębiki, trzeci rok tu lecę. I dobrze się tutaj sprawują te gołębie? Na razie dosyć. Trzy lata temu 28, w zeszłym roku 14, 9 razy letnik. Teraz tutaj ile gołębi było? Trzy. I trzy są na locie? Trzy, czyli wytrwały wszystkie.
Może któryś z tych będzie, nie? Wiedza kontra gołum. Ale to kolega nigdy nie lotował? Nigdy. I nigdy nie ma zamiaru lotować. Ale gołębie ma jeszcze w domu? Oczywiście. Ale tylko gołębie. Ale tylko 25 sztuk. To jest wtedy tak, przyjemność z tego. To żeby mi wystarczy w sumie. No, dokładnie. Popatrzmy, no coś nie chce komu nie wejść. Ty. Tu emocje są, bo to zapewne jest wielu takich, którzy też czekają, może liczą, że też ich będzie, ale zobaczymy. Może się za chwilę zdecydują te gołębie wejść. Kilka minut minęło, ale widzę, że nie chce coś. Idą, ale nie wiem, czy może się włączyły. Spokojnie. Ale nie wyjdą gołębie, tylko nie poważnie. Ciągle czekamy, patrzymy jeszcze z tego kierunku, na razie nic więcej nie ma. Jeżeli te wejdą, to będzie już 5. O, może już, o, jest, jeden wszedł, prawie, o, wszedł. Darmagiarek. O, patrzymy i piąty. Trochę pod słońce się źle filmuje, ale... Marian. Akurat i zwycięzca jest kolega Marian, jest widzę też. No. Mamy. Pierwszy siot. Co? Pierwszy siot na tak ten siły. No, ale niestety nie wszedł. Panu Marianowi Sznydu robił od się ze złościu. Tak. No, tam się zaczyna pić. Co ja pierwszy. Drugi byłem Rozdor Termon. Trzeci Górka Tadeusz Mateusz. Czwarty Stalona Jarosław. Piąty byłem Górka Marian. To on jeszcze wyszedł powrotem. Wszedł i wyszedł. To nic. Następna grupa kolegi. Ale przyszły tutaj w tego kierunku, gdzie słońce jest. To jest 2, 4, 8, tak? 6, 7 chyba. Nie, 8. No, wchodzą. Jest! Kurwa, piersi! No, wchodzą, wchodzą, to już ładnie. No. Teraz sobie podejdziemy zobaczyć, czyje to są gołębie. No jeszcze są dwa, o. Tu z tyłu doszły. Nie ma na razie więcej. Tylko te z tyłu przyszły dwa, nie? Te. No. Też widzę ostatni Maruder. Sobie podjedziemy tam na dół, zobaczymy. Chodź, chodź. Byłem kolega Gorącza Grawara, siódmy go Guszczy Stokarczy, Górka Marian, dziewiąty go Wieszczowy. Co, wasz jeszcze? To nie, to Staszka brata. Ale tutaj jest ten Krzysik, co mówiłem, ten Juszczyk Tokarczyk, on ode mnie właśnie zakupił gołębie, nie? 236. Nie, on gdzieś w Norwegii, czy gdzieś tam pracuje. Wiesław i Szlaga, Kołek. Czyli mamy 15 gołębi już, tak? Tam patrzymy. Czekamy na następne. Jasiu, a ten gołąb, ten Juszczyk Tokarczyk, to hodowca, tak, on ode mnie zakupił. Właśnie też zakupił na wspólny gołębnik Czersk i też bardzo fajnie wczoraj się tego właśnie pokazał. Czersk, także, był finał, no był chyba szósty. Pięć twoich gołębi było w Czersku. Tak, chyba. I wszystkie mu przetrwały i wszystkie wróciły z finału, także. No myślę, gratulujemy że, jeszcze raz tutaj. No, ja też się cieszę, że się coś udało. No, dobrze. Jestem pierwszy gołąb, tak? 57, 88, 236. Nie, 235, bo to jest od Łukasza akurat obrączki. No to samiczka czy samczyk będzie? Samiczka. Samczyk. No ale jest siwy. Widać, że pracował. Tak jak należy. Jest siwy? Nie. On pracował tak jak należy. Dobra. No tak wygląda. Czyli widzisz, no to jest ten, co mówiłeś, że tak przypadkowo, tak? Tak. To był... Dobrze. Pamięć to za Adrian, jakby... Są dwa.
czarny. To na pewno nie mój. Popatrzymy, tu będzie. Weź się gdzieś tam miejsce, chcesz jeszcze oglądać? Jeszcze może 17. Nie jest wyjechany na taki. Cita rozwiązył. Kto? Czyli 16? 17. Czyli 16? Tadeusz Mateusz. O, są to same górki, kurwa. Górka, bo znowu gołąba. Ja ci górki mam dobre gołąby. Ale to nie wiem, Adrian tam chce mnie. No, go nie wezmę. Ten czarny czyj był? Kogo? Gabor! Gabor Konrad, no, są dwa czarne. Gabora Konrada i Gienia Gudzia jest czarny. I Ewgenia? Tak. Dobra. Guca. No, Gucia. Nie mówcie Gudzia. Bo Gudzia to wiesz co jest w Polsce. Tego rozmawiamy, właściciel Głębia, WG Galicja. As, tak? Chyba tak. Chyba powinien być. Zobaczmy. W każdym razie do tego lotu wcześniej, do tego finałowego był na pierwszym miejscu, tak? Kolega powie, jak się nazywa? Jacek. To jest nazwa drużyny. Jacek Jezierski. Pozdrawiam wszystkie hodowczynie, które... Prawda? Zaczyna zobaczyć. Tylko hodowczynie, bo hodowcy tak nie bardzo mi się podobają jak dziewczyny. Pozdrawiam oczywiście wszystkich. No, cieszę się, że mam asa. O, tyle mogę powiedzieć. Kolega, pamiętasz czego to jest? Jak byłem? Najprawdopodobniej to są radwańskie. Ze starej linii radwańskich. Możliwość jest taka, że to jest krzyżówka od Janka Puty. Tu był 9 teraz ten gołąb, tak? Teraz? 14. 14, ale był wcześniej, ale jako, w klasyfikacji jako... ASES jako pierwszy. Dokładnie, dokładnie. Gratulujemy, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Patrzymy, może coś jeszcze tego leci zaraz. Z tego kierunku się spodziewamy, ale na razie nic nie ma. Dobrze, że nie przyszedł. Skąd siada? Jeden tylko, ale jest. Ale chyba nie z kierunku przyszedł, nie? Bo on stamtąd. No, przyszedł. Przestrzelił. Przestrzelił, teraz cofał. Bo nam się dzięki temu tutaj, że tak... Słońce wysoko weszło, źle filmuje. Słońce jest ciężko, ale... Gdzieś się to będzie 18, nie? Tak. To tam. Pocztowe. Pocztowe 24. Czyli Marian Balicki. To co było dla Mariana, takie tam, co dałem mu 5 gołąbków, to jest jego gołąbek. Gratis na gołębnik. Ale... Z kierunku na razie nic nie ma, jeszcze popatrzymy naokoło. Nie mam to serce. A tak dużo nie patrzeć na was. Nie patrzeć na was? Nie. Ale stąd tam przyjdą. Nie, popatrzymy sobie, bo może stąd przyjdą, a na razie nic nie ma. Ale przerwy są. Mamy kolejnego. Dwa gołębie. Ciekawe, czy to stąd chyba. O. Przyszły z kierunku. Nie, dwa chyba są stąd. O. Pięknie. No trochę pechowo, że pod słońce, ale nic nie poradzimy na to. O. To będą chyba z 20 chwilę, 19 tam było. Nie, o. Tamten poszedł. Nie, krąży jeszcze, ale poszedł. Ja myślę, że on jest z wczorajszego lotu. Aha, czyli mamy... I czyj to? Bochęczak Andrzej. Bochęczak Andrzej? A to Jasia brat jakiś? Kolejny brat? Moich trochę! No właśnie, a tamten patrz, nie, może być stamtąd. Nie, nie. Obcy. Mamy obcego. Zobaczymy. Aha, losujemy. Panie Gołębie, Adam. Proszę. To teraz jak to jest? Losowanie, tak? Tak. Chodźmy. Jest ta dwójka? Tu jest. Musimy się odbyć losowanie. Ale szóstko numer to nie ma goło, bo będzie pewnie niski ten. Jaki numer? 18, gołąbek w mojej hodowli. 0,452 to kupiłem takie obrączki. 18,855. Trzymaj to zaraz. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, to będzie cena. Jeszcze noża. Czekamy na gołębie, a w międzyczasie się odbywa losowanie. Bo szóstka to jest niski numer. Będzie goło. Było tutaj jedne. Ale to ma bardzo dużo. To będzie miał gołębia. Czekaj. Na 100%. Tu są pewne numerki, panie kochany. To są pewne. Goło, flaszka, dwie flaszki. Dobrze. A to skąd ma do listy masz? No jak skąd, kurwa. Zapłaciłem grube pieniądze za to. Tak?
Daj pan. Tak będą usuwane po kolei. W międzyczasie może coś nie doleci jeszcze, a cały czas patrzymy, oczekujemy tu głębi. Ostatnie przyleciały właśnie z tego kierunku, gdzie teraz mam obiektyw kamery zwrócony. Zdarzyło całkiem tutaj z tyłu. O, szczep urodzony, szczęśliwy. Są tutaj nazwy. O, popatrz, nie widziałeś? Co będzie i tutaj witaminy. Witaminy, miks warzywny, cebulowy. 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 Kolejny numer lotu, 36. 36. Nie ma na razie. Już będę miał gołębia? O, bardzo fajnie, dzięki, a takie cieszę. Super. Kolejny numer. Firmy Puritan, tak? Nie wiem, ja nie reklamuję. Pana Mariana. Niechciany! Trudno. A co tam było? Pan Mariana. No to można. Niechciany był. Kolejny numer. 67. To jest pana Mariana niechciany. Niechciany znowu! Ale ten numer to jest dołu. 0236 18 25 23. Kolegi Janka Pochęczaka. Ja pierdzielę, jak się dzieje. Widzisz, jak ja cię zrobił! To jest ten gołą. Ta pudełeczka. To jest po 300. To jest ten gołą? Tak, ten. Po 300 to jest. Fajny ten jest. Bardzo fajny gołą. Nie wiem, u nas w Kosakowie właśnie mamy takiego tutaj co lata. No. Też po tej 300 bezpośrednio. I się bardzo dobrze sprawuje. 32, 49 chyba. Tak, no, od kolegi Jana, tutaj przejdzie do kolegi Mariana Górki. Zginął jakiś kurwa chłopie. Panie trwa, ale w międzyczasie tutaj 4 czy 5 gołębi doszło. O, są tutaj 4 na razie widzimy, jeden połowy chyba jest, tak? Połowy jeden jest chyba. Czerwony. Czerwony. Jest tu, no, tu. Czerwony rzeczywiście. Puścimy. No widać, że zmęczony. Już z tej strony można filmować, bo słońce niestety tam bardzo mocno świeci. Tak. I jeszcze jeden. Jest 22. To już będzie chyba 20 kilka, tak? 20 ile? Blecharczyk Sławomir. 23. 23. Zawsze go. A trzeci? 23. Ile jest? Nie ma. 23, tak? Czy 25? 10% już przyleciało. To już jest dużo. 23. 23. Ile jeszcze punktów rady masz? Jest jeszcze jeden ptak. Ja myślę, że coś byś nie wygrał człowiek, ale jak on to jest czwarty. Zawsze to jest lepiej. Satysfakcja. Zawsze to jest lepiej. Z wejściem. Machęciak kurwa następny. Ale który zajmuje? No, halo. Kolejny numer to 42. Co tam? Machęciak Nawara! Znowu kolega Jana. Jana ze szwagrem co ma. 25, tak to będzie? 25. Gdzieś tu, o jest. To będą na giełdzie głos, nie? Dobra, wystawiamy akurację. Przygotujemy narodowody, przypominamy tym hodowcom, którzy tutaj mają te gołębie, żeby dosłali. Albo 20 od pierwszych. No. Na razie mamy teraz 24, to jest 25. To będzie Bochęciak też pewnie wkrótce. Na lewej ma łapce. Ten pyto będzie górka. Jeden górka ma drugi. Górka jest, no dobrze. No. Bochęciak i ty znają dobrze. Górką to już nie trzeba, więc. Ja jeszcze raz górka mam. Moja krew! Moja krew! Nie wiem. Wy palicie się. Kogo? Mówię Galicja. Tu kolega ma właśnie. Mówiłem, że tak, właśnie za plecami nóżce, słyszeliśmy. Na lewej no, nóżce to... Zapraszam numerek, jakiś jeden. Lądował kolejny gąb, ale niestety akurat... Przepraszam, konsumuje i tak nie chcę się do góry podejść, bo pod górkę jest, ale... Stąd też będzie widać. Leniwy tylko
Czy trzeba coś zjeść jeszcze? Trzeba. Siły odzyskać. Ale z połowy taki gołąb, to może 26, nie? Chyba tak. Bardzo fajny finał. Naprawdę wymagający. Tak, tak, ten mówi, bo ten 3 gołębie... No bo ja pierwszego miałem, to powiedzą, że nie, ale... nie, ale... Widzę ogólnie nie, fajny finał, wymagający i naprawdę pracują gołąbki. Każdy myśli na swoją pozycję. I tutaj jeszcze fajnie. Kolega, masz ty jest 3 swoje, ale jeszcze masz, że tutaj kogoś, nie? No to co mówiłem wcześniej, ja sprzedałem koledze Juszczyk gołąbki, no i też 7 był. Brat Andrzej ode mnie dostał w prezencie gołąbka S19, także w tym momencie z mojej hodowli są 3 gołąbki na 25 gołąbków. A tu 26 o zasu słyszymy? Kurwa, talak jak Grzesiu! No patrz, ten będzie klon, no. Wiesz, jak go przyszedł. Czarny czy ciemny? Czarny? Nie wiem. Zobaczymy zaraz, gdzie on tu jest. To który to będzie, 30? Nie. Ty jest? 29. O, ciemny jest nakrapiany taki. Jeden z górku. Na lewej czy na prawej? Ty nie wiesz, kokój nie wejdzie. No właśnie, na lewej czy na tam, gdzie wiesz, u siebie. On nie kuleje? Nie kuleje? Teraz nie jest to tak ważne. Wróci się na to. Gorzej jak się zacznie wracać. O, ale jest. Strzała! 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 Jest! Widzimy kolegę, który tam... I wracamy do losu. Numer 4. Bo on przyleciał. Pan Marian piwo. Zajemy. Piwo! Jest. Już się losowanie skończyło? Tak, losowanie się skończyło. Ten, tutaj, ten będzie jeszcze rozdanie nagród, ale czekamy, bo nie ma 40 gołąbków jeszcze. Ten niechciany był. Ten to będzie chyba 30, co? Czy 31? Łukasz, nie tam ich jest. 29. No, to będzie 30, no. Proszę bardzo, ja lepiej do samochodu. Marianie, ja się samochodzę Carbonigo, gołębia, bo mu akurat gołębie Carboni. O niego mi chodziło to gołębia, poważnie. Mnie to jest nieprawdopodobne. A tu mam te dwa towary, a jeszcze mam dwa towary. Czekaj, bo ja też lodówki. To są nagrody dla kogo? Adrian, to jest dla kogo? Dla pierwsze, to jest na pierwsze i drugie, trzecie miejsce. Ale te pucharów mamy tutaj. Tu widzieli, puchary widzieliśmy, to jest dla 10 chyba nawet, tak? Czy tak, dla 10. Do finałowego. O. Do 40 jest dyplomy. O kurwa, ty dwa puchary porwie? Oczywiście. O, już się. Kogo gąbek? Dwa. Nie odbiło. Co? Nie odbiło. Nie odbiło. To pewnie, co to jest? O. Nie odbiło? Nie. To idź pan, będzie pił jeszcze. Zobaczymy. My znaleźliśmy tego gołębia, to był gołąb kolegi Mariusza Tosika, który nie był na tym locie. 277, 2770 chyba taki, tak? To był, no, nie wiem, no, to był ten. Niestety nie był ten gołąb zakoszowany z innego lotu. Jaki numer? To był ten 2770, nie? No. Jaki był numer 27? No to nie był zakoszowany. No. Trochę nam ten trochę zawsze stresu robi coś takiego. Mamy czerwonego. Szudlek Peter, niemiecki. Niemiecki? Ale patrz, jak za utknął w tym. O. Jest też niebieski ptak tu. Nie. To jest dobry, ale jeszcze była lepsza na ciebie, no ale no poszła. To jest też dobry. Chodź. Babicz Grzegorz. Patrzę tam, bo to chyba nie wiem, czy to... Babicz Grzegorz, poszedł.
Nie, to ci mówię, te dwa były niezakoszowane. A jaki numer ma? Jakby to było, przecież odbijałem się... Dajcie go kurwa, jak lesiwy gołębi. Ty, no ale odbijałem się wszystko i jeden się nie odbił, no to... Jest? Trzy! I z kierunku, nie? Wszystko ładnie. Jo, są. Może na niebić, panowie. Raz, dwa, trzy, no. A to jeden gdzie tutaj? A tamte dwa gdzie indziej, o ten pikuje. Biały jakiś. To nie nas, która patrzy. Nie ma się nie odbił. Gdyby był zakoszowany, to się nie odbił. O, takiego to ja nie mam. Gdzie on jest? Ty, ta szumla była ostatnio. O jest. Biały. Pamiętasz, czy to ten biały? Nie, nie pamiętam. Gabor Konrad albo ten. Ona była ostatnio dobrze, co się nie odbijało. Kogo? Gabor Konrad. Gabor, dobrze. A jednak z noża drewno. Trzy następne. Ale jest kogo wymagający. A tam też bym nie brał. Konkretny zamówienie. Teraz one patrzą na nas. Co zrobić? Co ty się kurde odpierdzi? Ja woli przyciuść czy wejść? Tutaj pomału gołębie do tej 40 wybijają. Ile jest tam gołębi już? 38. To będzie 39. Ten jest mój, pobocz. To jest mój chłopie na 100%. Górki z nakazu. Ale ty masz już dość gołębi. I pan Marian też ma już dość gołębi tutaj. Górka Marian. Górka, górka. Tak. Jeszcze kurwa se zrobię nam teraz. Dobrze, żebym się stał nie zakładał. Stop, 39 czy 40? 39. No! Ty Maniek, ty płacisz taksówkę do później. Panie kolego, zmieniam. No, mamy 40 ptaka. Ostatni w nagrodzie, a co nie mój. Mój jak za to, to może i skończyć. Twój będzie? Nie. Mój? Jeszcze nie, o. Nie. 40 gołąbek, team FZ3. Team FZ3. Team ZF3. A jaki numer oddziału? Tam obrączki? 0,33. No i co? Jest nokaut? Gdzieś tu chyba Kapiecki, Katowice, nie? Wadowice. Czy na 40? Czyli mamy już 40 gołębi. Ale Braciszek, czyli to są te, co wszystkie nagrodzone miały być, tak? Ale z mojej hodowli mam brać. Siada. O Jezu, jaki, zobacz, jaki zmęczony. Ale kurwa, zielone z taką gołębi. Z tamtego kierunku, no. Z tyłu. Z tyłu gołą wracał. Panie Marianie, jak się te gołąby rozprzedawały, nie z przodu. I to jest pod wiatr. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A mój, że kochanie, żeby się tam z tymi kolosami? Piątek! A ty w dupie się odpijesz. Nie, ja nie wiem. Ale cztery się odpijesz. Pierwszy siot na dachu, nie wiem. Może mu też Lub zrób robotę, bo nie wiem, co się odpijesz. No to się spytasz, kurwa. Ja ci mówię, że... Kolejna panowie wyjna. Mówię, co wy nie wiecie, co? Ja go podbiję. Kurwa, taki motor, taki... Ja ci podbiję. Tam w środku jest podzielone między tymi wrotami? Nie, krótki korytarz jest wspólny. Nie, jest, nie, nie ma. Jest, są drzwi rozsuwane. Aha. I po całości gonią. Po całości sobie gonią. Powiedz, przyjmuję na pierwszy gołem, niech później przekłada po kolei. Wiem, no. Na pewno nie. Jakiego koloru? Ja teraz mają po całości otwarte. No. To byście pomylili. Którego? Twojego nie kupię, bo kurwa na drugim miejscu, to drogi. I na ja mam się w rozwodzie, że się wstrzymał. Co? Uf, ja ci... Bogie łąc. Rozdamy nagrody.
się musiał poprawić. Krawatka dawać. Kolejny samochód, który jest tego? Od 1 do 40. Nie ma było nagradzanych, które rozdajemy. Kochana! Kochana, nie czekaj. Pomału będziemy kończyć naszą relację tutaj. Już nagrody zostały wręczone. Przylatują jeszcze gołębie. Śmiejemy się, że to będzie kolegi Górki, będzie gołąborze. Ale ma na lewej rzeczywiście. Wugie Galicja. Tylko na lewo. No, tutaj kolegi właśnie. Nie mówił nic. Ja jestem zbyt skromny. Także to jest, który to jest gołąb? 40, który? Trzeci? Piąty, 45 gołąb. 45. My kończymy pomału relację tutaj, zobaczmy. Kibice jeszcze zostaną. Adrian, w przyszłym roku edycja normalnie, tak jak w tym samym wszystko. Także zapraszamy wszystkich. Dzisiaj jeszcze można przyjechać, kibicować. Zegar będzie ile jeszcze czynny? 3 dni będzie od ten. Także będziemy mogli obserwować na internecie. 24 godziny jest na 100 km. Na 100 km. Dobrze. Także na razie zobaczymy. Tak wygląda. No, nie mamy na... Marecik Olgi Lipińskiej. Śpiewali ci nasi ojcowie, a teraz będziemy, bo my ich synowie, na tym kończymy. I na tym kończymy. Huragany górą. Huragany od kolegów Górka, tak? Tak. Dobrze. Planu Górka, huragany 6 głębi na 8. I gratulujemy. Dziękuję, ciociu. Do zobaczenia i do przyszłego roku. Dobry lot.